Cześć, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Hubianko, a to jest Ryzen 3 i jesteśmy w menu głównym, w tej fantastycznej, mam nadzieję, że fantastycznej gry, ponieważ nie miałem styczności jeszcze z nią. Chociaż powiem wam szczerze, że po gameplayu tak średnio mi się podobała, ale to tylko gameplay, znaczy właśnie ten trailerowy, taki pierwszy. No i teraz zobaczymy, co po moim gameplayu, moim pierwszym zagraniu, klikamy nowa gra. Po angielsku jest ogólnie. Szukałem spolszczenia na stronach internetowych, aczkolwiek strasznie się tłużyłem, ponieważ musiałem się logować, w ogóle nawet nie gadajcie, co tam musiałem zrobić. I jeszcze nie pobrałem. Dobra. Stateczek. Aż mi się przypomniał Assassin's Creed 4 Black Flag. Odnośnie ustawień graficznych, gra mi chodzi na ultra, tyle że zmniejszyłem ustawienia graficzne o jedne niżej, czyli na bardzo, na wysokie albo bardzo wysokie. Ale jeśli są bardzo wysokie, to są bardzo wysokie teraz. Stwory, jak w Piraci z Karaibów. Chyba będziemy z nimi walczyć, z tymi złymi. No tak jak sądziłem. Dobra, obracamy myszką. No grafika, bym powiedział, że pierwsze wrażenie jest takie naprawdę bardzo średnie. Oho, ale scenka. Wow. Myślałem, że zginąłem. Dobra, W. Aha, podwójne W. Przeskok. Dobra. Wyjmij. Dobra, tym blokada. Wow. Dobra. Walczymy sobie tak fantastycznie. Epic. Ooo! No nieźle. Nieźle. Nie spodziewałem się tego. Ale mniejsza o to. Second weapon. Czyli mamy pistolecik. No nie. Come on. Ale daj walczyć. Walka wygląda tak średnio. Wiecie, tak bardzo średnio bym powiedział. Chociaż powiem wam szczerze, że widzę, że się starają z tymi... właśnie... z tymi... O, teraz tak pięknie wykończenie. Właśnie się starają z tymi akcjami tutaj w miarę widzę. Hold. Aha, taki mocny cios, dobra. Tam pisał, żebym przytrzymał lewy przycisk myszki i w ten sposób zadam silny cios. No nawet fajnie to wygląda. No, fajnie. Tutaj widzę, że się ten typek czai na nas strasznie. Kurde, nie zapominam blokować w ogóle. A blokowanie jest dosyć łatwe, bo... Dobra. Ta walka w miarę tak dziwnie wygląda. Myślę, że to jest po prostu samouczek bardziej. Dlatego tak sądzę właśnie. Wow. Kombo wroga teraz było. Pięknie. Takie właśnie pirackie. O! Boss. Będzie trudno. Wow, stary. Ale widzę, że tutaj go ciachamy ładnie. W miarę łatwo. Jeden. Miksturka, fajnie. Okej. Okay. Glory 220. Greenhorn. Trochę sztucznie zrobione takie w takim aktorskim tempie, nie? Kraken? Coś w tym stylu, ale nie Kraken. Mówię, to sam był tylko. Hej. Did you have your nightmare again? It's always the same. The ghost captain? He haunts me almost every night. It's just a dream. They're waiting for us. Anchors away! Come on.
Come on! At the Dawaj! Post. Szkoda dnia! How long was I asleep? Far too long. Now come on, get your ass out of the cabin. I'll go and wait for you on the shore. Naprawdę szkoda, że taka trochę... No... Jeśli chodzi o mnie, ja lubię mieć dobrą grafikę, naprawdę, tak? Szkoda trochę, szkoda, bo trailer... Jak ja zobaczyłem trailer, to... Oho! No to sobie gramy tutaj. Chodzimy, fajnie, więc już jesteśmy w normalnej rozgrywce. Robimy co chcemy, zaraz sobie wyjdziemy na ląd. Chyba wyjdziemy, mam nadzieję, że gra nam pozwoli. Właśnie po tym trailerze, tak powiem, strasznie się napaliłem, mówię, ale fajna gra będzie. Klucz jakiś wzięliśmy, coś jeszcze możemy? Chyba nie bardzo, co? Chyba grę nam na arta, że musimy wziąć klucz. I nic więcej nie możemy, żebyśmy nie byli za bogaci, bo jesteśmy sierotą jak zwykle na początku gry. Jak to w RPGach bywa. Jesteśmy sierotą, która ma tylko nóż albo coś w tym stylu. Ma cały statek, ma całą załogę, ale tylko nóż mamy i nic nie potrafimy, dobra. Not now. Not now. No jak, no mam klucz przecież. No właśnie, mam tutaj dwa razy W. Aha, to jest open. Aha, dobra. 7. Ma czy maksymalna ilość? Room. Fajnie, że room jest. Widać, że piracka gra już. W Battlefieldzie też był jedynka. Aha, inventory. Okej. Zatem, co my tutaj mamy? Spodnie. Dobra. Nie chcę tego. Tu już wszystko wziąłem możliwe. Chcę inventory. Okej. Spodnie zdjąłem. Okej. Więc spodnie mam, ale widziałem z mapa. W miarę fajnie wygląda taka mapa. Podobają mi się takie mapy właśnie body. Okej. Magic. Tutaj to jest ten room. Chyba za bardzo nic nie możemy i tak. Oho, tutaj jest coś. A to? Dobra. Pięknie. Tego nie możemy, więc... Dobra. Ubrałem się w miarę rozsądnie. Teraz wyglądamy już nie jak sierota, tylko jak taki trochę już kapitan, bym powiedział. Taki w miarę rozsądny kapitan. No, powiem wam, że widok taki bardzo fajny, ciekawy, bym powiedział. Grafika wygląda średnio, ale... Bo wiadomo, teraz można sobie mówić, o jeny, zwraca jaką uwagę na grafikę. Ja jestem graczem, który jakoś bardzo nie zwraca grafiki, znaczy nie zwracam uwagi strasznie na grafikę, chociaż lubię, jak jest grafika ładna, czyli na przykład Assassin's Creed 4. To była gra naprawdę fantastyczna, oj tak. Znajdziecie w sumie na moim kanale ją. Ale się struktury brzydko, o! Aż czuję się jak we Wiedźminie Trójce, czyli muszę zabijać potwory. O, jesteśmy już na lądzie. Nie, trzeba wziąć... Tak się wyjmuje broń. Tym kółkiem, trzeba nacisnąć kółko na myszce. Dobra. Aha. Dobra, czekaj. Nie, pozwólcie mi trochę odetchnąć. Dobra. Piękny cios. Ten jeszcze żyje, ten zobacz, jeszcze żyje tutaj. Walcz z tym, póki ten żyje. Dobra, chyba już zdechł. Dobra. Co jest naszym zadaniem? WWW. Prawe. Lewe. Takie trochę dziwny ten zamach. Widzicie taki... Nie wiem, może to się jakoś tak sprawdzi, nie wiem. Nie wiem, jak się to podoba innym. Dla mnie to takie trochę sztuczne, powoli. Jakby slow motion. Natomiast pozwolę sobie wyeksplorować, wędrować dalej sobie tą... krainę. O, fajnie wygląda. No, ciekawie. There's the old temple. I knew it. Now we just have to get there. Muszę walczyć? Take cover. Sorry, luck.
No i czemu nie wyjmujesz broni? Ej, tu już jest trudno, tu jest trudno. Czemu nie walczysz? No czemu się nie broni? Po zębach kto? Dobrze, dobrze. Niech się HP raz pi teraz. Niech ona sobie radzi sama. No, trudno to już było, widzieliście? Dobra. I co byś bez mnie zrobiła znowu? Ale było trudno już. O. Musimy mu pomóc. We're not the only ones looking for the old temple. You should take a look. Maybe he's got something of use. Dobra. No to musimy iść go uratować chyba. On tu jest. Ale po drodze będzie rekin. Nie, nie było rekina, ani krokodyla. Dead. Dobra, przeszukaliśmy. Tutaj mamy mnóstwo, mnóstwo rzeczy, które są nam niepotrzebne. Póki co. Lookbook, inventory. No dobra, okej. Okay. Inventory. Aha, pistol. Który lepszy? Który damage? Ten, który mam na chwilę obecną, jest chyba lepszy z tego, co widzę. Ale wyjdźmy z tego już. Map. Na mapę mam zerknąć, tak? Look map. Dobra. Chyba się kierujemy w kierunku tej świątyni, z tego, co widzę. Aczkolwiek myślę, moi drodzy, że w dzisiejszym odcinku byłoby na tyle. Widzimy się możliwe, że wkrótce w Ryzen 3 ponownie. Chyba się uda spotkać się znów w tej grze. Pierwsze wrażenie bym powiedział takie średnie, bardzo średnie. Grafika, można powiedzieć, że w skali od 1 do 10 daje tej grze grafikę na 7. Styl walki, grywalność taką na 5. Sorry, ale 5, jeśli chodzi o mnie. A ogólny kształt bym powiedział, że takie... No 5. 5, że piątkę bym dał tej grze na maksymalną ilość punktów 10, więc w dzisiejszym odcinku byłoby na tyle, ja się z wami żegnam, na razie, cześć!